Kiedy czyta się historie takie jak o Stanisławie Wokul... Podobno obecność krasnala podnosi oglądalność. Nie wiem, czy nie tyczy się to tylko pornoli. Lalka, lalka, lal. Geneza tytułu jest nieistotna. Autor tchórz pisał pod pseudonimem. No ale dobra, co jest istotne? Istotny jest główny bohater Stanisław Wokulski. Wokulski był biedakiem, ale ze sporymi ambicjami. Bardzo chciał się uczyć, ale nie miał pieniędzy. Wiecie, kto jeszcze nie miał pieniędzy? Janko Muzykant. Przypadek? No, no chyba tak. Stachu, jak już zdobył siano na naukę, to po roku ją rzucił, aby walczyć w powstaniu styczniowym. No i wyobraźcie sobie, został chłopaczyna zesłany na Sybir. Tam spędzał dużo czasu na pogawędki z mądrzejszymi od siebie i jak już kurwa wrócił po kilku latach do Warszawy, to mu się wydawało, że jest najmądrzejszy w całym mieście. Kumpel Stacha, rzecki Ignacy, ogarnia mu po powrocie robotę u takiej starszej babki w sklepie. Po roku pracy Wokulski zostaje już jej małżonkiem. Ona nazywa się... Bo za chuj teraz nie pamiętam, ale to nieistotne. Kobieta była stara i brzydka i Staszek jej nie kochał, ale na szczęście po 4 latach od zawarcia małżeństwa ona se wzięła i umarła. Nasz bohater odziedziczył po niej 30 tysięcy rubli. Wiecie, można mówić, że to był przypadek, ale ja to bym w takie naciągane historie do końca nie wierzył. Czemuś zapomniałem. Przestań. Ostatnio przeczytałem, że wino jest zdrowe. Kieliszek. Po śmierci małżonki Wokulski zaczął czytać sporo, ale w końcu nadszedł taki dzień, w którym to Wokulski doświadczył najmocniejszej erekcji w życiu. Był to dzień, w którym pierwszy raz ujrzał Izabelę Łęcką. I tu nam się w sumie ta historia zaczyna. Żeby w jakiś sposób przybliżyć wam postać Izabeli Łęckiej, to powiem, że była ona, no, pustą, rozkapryszoną, wkurwiającą, zakochaną w sobie, cwaną, rozpieprzoną, rozpieszczoną, znaczy się, tam... dziwką. I zgryźliwą. Była też bardzo zgryźliwa. Myślę, że rzeczą, która najbardziej utrzymuje czytelnika przy tej właśnie powieści, jest ta olbrzymia nienawiść, którą się czuje do tej bohaterki. Czytasz i w niektórych momentach myślisz sobie, dlaczego to kurwa nie jest gra o tron? Czemu tej dziwce nie poderżnie gardła? Wokulskiemu po tym niezapomnianym przeżyciu układa się od razu w głowie plan, jakby tutaj Izabelę dziabnąć. No i dochodzi do takiego wniosku, że no, na bank nie przeszkodzą mu w tym pieniądze. Bierze to 30 kafli i jedzie na wschód przemycać bułgarskie prostytutki do Niemiec. Prus niby pisze, że bronią handlową, ale ja mu tam nie wierzę. No i potem wraca i zaczyna robić podchody pod Izabelę. Zabiera się za nią jak dzik do jeża, jak pies do jeża. Przez rok kręci się wokół jej rodziny, ale sam nie zamienia z nią praktycznie słowa. Jako że Izabela jest córką spłukanego arystokraty, Stanisław cwanie próbuje najpierw kupić się w łaski jej bliski. A tu kupi jakieś weksle od jej ciotki, a tu przyjdzie kran naprawić. Albo na przykład wynajmuje gościa, który przychodzi na licytację kamienicy Łęckich i specjalnie podbija cenę po to, aby Wokulski mógł ją kupić drożej. Widać już w tym momencie, że gość przepadł i nie ma już dla niego ratunku. Pewnego razu Staszek niechcący jest świadkiem tego, jak Iza flirtuje z jednym z jego pracowników w sklepie. Oburza go to tak bardzo, że postanawia pójść na spacer. Po drodze pomaga biedakowi i dziwce, bo taki już z niego był super koleżka. Przychodzi do niego Łęcki i daje mu część pieniędzy z kamienicy w zamian za korzystny procent. Wokulskiemu się to w ogóle nie opłaca, ale myśli on w tym momencie narządem innym niż mózg, więc czemu się tu dziwić. Izabela dowiaduje się o wszystkim i jest z tego powodu wkurwiona na Wokulskiego. Okej, okay. Przyjeżdża jej były kochanek Starski. No i mamy taką niezręczną sytuację, że oni sobie siedzą w trójkę w pokoju i młodzi są przekonani o tym, że Wokulski nie zna angielskiego i właśnie w tym języku sobie gawędzą i flirtują.
a Wokulski się nauczył wcześniej. Tam idą konkretne teksty typu: no i potem autor opowiada nam więcej o tym kumplu Wokulskiego Rzeckim, który prowadzi pamiętnik i dany nam jest ten pamiętnik czytać, ale szczerze mówiąc, tak prywatnie, to gówno mnie to obchodzi i może wrócimy do Wokulskiego. Prowadzi sobie jakieś lewe interesy tam, tak jak lubi, i spotyka nawet naukowca, który daje mu kawałek metalu, który jest lżejszy od powietrza. Który jest, kurwa, lżejszy od powietrza. Kurwa, lżejszy od powietrza. Wiecie, jakie to poważne jest gówno? Kawałek metalu lżejszy. Na tym można zarobić grube miliony, można wyprodukować dużo ciekawych rzeczy na pewno, ale nie, bo Staszek dostaje list od kogoś z Polski, w którym ktoś wspomina tylko Izabeli i on bierze wszystko, pakuje się i wraca. Tam dość szybko ma okazję pójść z Izabelą na grzyby i ta chyba pod wpływem dobrego humoru daje mu do zrozumienia, że no kto wie, koleżko, może ci się poszczęści. Stachu po tej wyprawie jest już tak rozochocony, że no może zrobić już wszystko, żeby tylko tą siksę uwieść. I to go gubi! Ratować go próbuje jeszcze jego kumpel Rzecki, starając się zeswatać go z taką wdową stawską, chyba. No ale Stońca mówi mu: no weź Ignacy, nie pierdol, no popatrz, jaka kurwa zwierzyna z tej izy, no ja muszę, ja kurwa muszę. A co na to Łęcka? No sytuacja ma się tak, że jej stary znowu odbija się finansowo i coraz to więcej adoratorów zaczyna się wokół niej pojawiać. Także tych przystojnych i trochę młodszych. No i tu wychodzi z niej cała sukowatość, bo myśli sobie: no dobra, to ja sobie tu teraz będę dawać na lewo i prawo, a od starego Stacha będę tylko ciągnąć hajs ile się da. No będę musiał blecha dotykać, taki frajer. I co? I ma rację, bo Staszek daje jej wisiorek z przyczepionym tym próbką tego metalu lżejszego od powietrza, którą dostał, i mówi jej: słuchaj maleńka, wiesz, że mógłbym na tym zarobić miliony, ale kusi mnie jeszcze bardziej, żeby... I mówi jej: schowaj go, jak go schowasz, to będę na zawsze twój, a nie będę robił na tym interesu. A ona co? A ona go kurwa gubi, gubi ten pierdolony kawałek metalu, na którym można było zarobić. Pieprzona tempa, nie mogę już o niej. Wokulski myśli sobie, że no wszystko jest spoko i za niedługo już dojdzie do celu. A tu chuj. Siada w pociąg z Łęcką i z jej byłym, a oni co? Oni bezczelnie przy nim gadają sobie po angielsku i śmieją się z niego, a także opowiadają sobie, w jakich pozycjach będą to zaraz robić. Stanisław nie wytrzymuje i postanawia wysiąść na następnej stacji, mówiąc jeszcze towarzyszom: wiecie co? Wszystko rozumiałem. Wszystko wiem, co mówiliście o mnie. Wszystko. W celu popełnienia samobójstwa kładzie się na torach, ale ratuje go jakiś typek. Ile to już mieliśmy nieudanych prób samobójczych w tych lekturach, co? I co? No i na tym nam się w sumie historia kończy. Wokulski wyjeżdża do Moskwy, Suchoń im ginie i co? I tam ponoć podróżuje po świecie, coś tam wysadza, jakieś tam... A, wysadza chyba ruiny tego zamku, które zwiedzał z Łęcką. Coś tam niby ginie, chuj wie, no a co z Łęcką? Łęcka jeszcze daje dupy na prawo i lewo przez parę lat, a potem... A potem hajs jej się kończy i uroda przemija, więc wyjeżdża za granicę i wstępuje do klasztoru. Daje dupy księżom. Moral z tej historii jest taki, że jak już jesteś stary i na dorobku, to lepiej zajmij się jakimiś mądrzejszymi sprawami niż kobiety. Na przykład zapasy. Do zobaczenia, dzieciaczki! Zamknij się.